Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów to jest niesamowity turniej, gdzie wiele emocji przed nami, dwie rundy do końca i trzech zawodników ma po 7,5 punktu. Jest to Hikaru Nakamura, jest to Nepo i jest to Gukesh. Co ciekawe, Nakamura będzie grał w dwóch ostatnich rundach właśnie z Nepo i z Gukeshem, więc no, wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto awansuje do meczu o Mistrzostwo Świata. Przedstawię partię Nakamury z Alirezą. Fascynująca gra, niesamowita. Zapraszam serdecznie, ale zanim rozpocznę, to jeszcze krótkie ogłoszenie. Szykuję dla Was, drodzy widzowie, coś wspaniałego, ale żeby to dostać, żeby mieć okazję właśnie uczestniczyć w tym, co szykuję, trzeba być na mojej bazie mailowej. Żeby do niej dołączyć, wystarczy na przykład pobrać e-booka, który jest w opisie pod filmem. Zapraszam serdecznie, niespodzianki wkrótce. Moi drodzy, zapraszam do analizy. Tutaj posunięcie E4 zagrał Nakamura, E6 Firuszcza, D4, D5, mamy francuską. No i Nakamura postanowił wybić, nie grać w ogóle żadnych teoretycznych posunięć. On jest raczej takim praktycznym zawodnikiem, który upraszcza i gra po prostu na siłę gry. Skoczek na F3, goniec na D6 i posunięcie C4. Widzimy, Nakamura próbuje grać tutaj bardzo aktywnie. Na co czarne zagrały skoczkiem na F6, no i posunięcie C5, żeby od razu tego gońca stąd wygonić. Goniec E7 i ciekawe podejście, hetman A4. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem tego ruchu. To jest pewnie troszeczkę próba wybicia przeciwnika z teorii. Może, nie wiadomo, ja bym tu z miejsca zagrał na przykład C6. Goniec D7 zagrał tutaj przeciwnik, Nakamura wrócił hetmanem. Roszada ze strony czarnych, goniec na E3. Tutaj białe postanawiają po prostu rozwijać dalej figury. W tym momencie skoczek wyszedł na C6, skoczek na C3, B6. I to jest fajne podważenie tego pionka. Tutaj białe muszą na to zwracać mocno uwagę. Szczerze mówiąc, mi się ta pozycja średnio, może już na pierwszy rzut oka, podobałaby białymi, ale Nakamura na spokojnie gra goniec E2. I co ciekawe, jeżeli by tu czarne zbiły tego pionka, to jest po prostu bicie i okazuje się, że można grać potem wieżą i fajnie atakować piona na D5. Więc tutaj też pozycja, myślę, że przyjemna białymi byłaby. Też opcja blokady w przyszłości, może goniec na D4. Ciekawa opcja, jednakże było inaczej. Alireza ambitnie, skoczek na B4, hetman na D2. I goniec zagrał na F5, tu widzimy opcję skoczek C2, na co wieża po prostu na C1. Bardzo skomplikowana pozycja już się robi w tym momencie, skoczek na G4. Widzimy, te skoczki wyszły w takie, no bym powiedział, miejsca, w które nie powinny wychodzić, bo generalnie one nic nie dają, ale w tym momencie tu była prosta groźba, tu jest też prosta groźba zbicia gońca, goniec na F4. No i nastąpiło bicie. I co trzeba zrobić teraz z białymi? Moi drodzy, białe po prostu zbiły na C5 i goniec na C5 i jeszcze z tempem czarne atakują na F2, zdobywając pionka i właśnie jeszcze atak. Ale tu jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o białe, to może się na pierwszy rzut oka też wydawać, że jest źle, ale jest po prostu roszada. I tu tak naprawdę główna groźba białych to jest posunięcie A3, żeby zagrać B4 i odbić pionka na D5 z dobrą pozycją, a te pionki przeciwnika byłyby troszkę słabe. Tak po prostu. I wieża E8. Tu się zaczynają fajne rzeczy. Nakamura zagrywa A3. No i teraz tak, co ma zrobić Alireza? Moi drodzy, bardzo ciekawy wariant. Znaczy tak, odejście skoczkiem tutaj na C6, no to jest tragedia. Wiąże się to na przykład z takim ruchem jak skoczek na B5 i tu prawdopodobnie są straty materialne, skoczek też na C7, więc tak nie można. Skoczek sobie stoi i Alireza zagrywa D4, ale też mógłby nastąpić bardzo ciekawy wariant, mianowicie skoczek na F2. To już w ogóle kosmos jak dla mnie, taktyka na najwyższym poziomie. Co ciekawe, no oczywiście trzeba by było odbić i wieża E2. Masakra tu się w ogóle dzieje i teraz tak, jeżeli skoczek odbija, to goniec odbija, tu się wszystko upraszcza, skoczek daje szacha, króla G3 w ogóle jest bardzo dobrym ruchem, żeby było ciekawie, odbicie i odbicie hetmanem. I ta pozycja według silnika jest taka mniej więcej równa, troszeczkę białe, mikro lepiej, ale z praktycznego punktu widzenia nie wiadomo, co to w ogóle jest za poza. Dwie figury za, dwa skoczki można powiedzieć za wieżę, są różnobarwne. Ciężko mi doradzić, ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę w tej pozycji
jest i kto ma lepszą w tym momencie. No ale tak nie poszło. D4 zagrał Alireza. Od razu z atakiem na skoczka. Dużo taktyki się dzieje. No i teraz Nakamura postanowił pewną ręką zagrać skoczkiem na B5. Dlatego, że jest od razu atak na gońca, jest od razu atak na skoczka. Dzieje się bardzo dużo. I co ciekawe, w tym momencie Alireza zagrywa najlepszy ruch w pozycji D3. Czyli olewa kompletnie atakujące figury, znaczy te figury, które atakują białe, i kontruje z atakiem na gońca. Dużo się może tutaj dziać, na przykład po ruchu goniec D1, którego Nakamura nie zagrał, ale jakby tak nastąpiło, to też ciekawe opcje są po wieża w ogóle E2. Kosmiczna taktyka i po zabiciu na E2, po takich ruchach, zwróćcie uwagę, że grożą też takie posunięcie jak goniec D3, trzeba mocno policzyć to wszystko. No ale najlepszym zagraniem jest goniec F2, co ciekawe. I po wieża bije na F2, skoczek na D3. W ogóle kosmos, zobaczcie, tu grozi, tu grozi, tu grozi. I w tym momencie najlepsze to koniec na C7, czyli ucieczka od ataku. Hetman D7 z atakiem. Co ciekawe, wieża jak wraca, to jest wybicie jednej wieży. Jest figura więcej po stronie białych, ale to jest tylko na chwilę. Wieża E8 i tak naprawdę nie ma tutaj jak obronić tego skoczka, bo grozi za chwilę goniec D3 z takim wyrównaniem w pozycji. Więc duże komplikacje mogłyby spowodować właśnie wyrównanie. Ale Nakamura postanowił zagrać inaczej. Wieża bije na C5. Tego strasznego gońca na C5 zlikwidował. I pionek tutaj zbił na E2. Wieża na E1 na spokojnie. Zwróćcie uwagę, że jest atak tu, że jest atak tutaj. Skoczek zagrał na D3. No i mamy znowu widełki. W tym układzie wieża zbiła po prostu gońca, bo nie ma innego wyjścia. Skoczek odbił i odbił skoczek. Czyli Nakamura ma dwie lekkie figury za wieżę. No, ten pionek oczywiście jest opcją groźną, więc trzeba uważać. Hetman jednak wymienił na D2, goniec wybił na D2, wieża AD8 i goniec na C3. No i tak można tutaj stwierdzić, że chyba białe uspokoiły te pozycje i mogą spokojnie realizować mikroprzewagę, można powiedzieć. Znaczy, według silnika, ale z praktycznego punktu widzenia też wybieram chyba białe, tylko trzeba uważnie to rozgrywać. F3 ze strony białych, skoczek właśnie zagrał na E3 i co ciekawe, wtrącenie na C7, czyli zdobycie pionka i z atakiem na wieżę. No jeżeli skoczek odbija, to odbijamy oczywiście tutaj, ten król zawsze pójdzie na F2 i tego pionka osaczy. Wieża na E7 i wieża ucieka od ataku, broniąc od razu skoczka. Sprawa prosta, F6 ze strony czarnych, goniec na B4, tutaj król na F7, cały czas trzeba uważać na taktykę H4, no to jest taki ruch oczywiście troszkę wyczekujący, ale też który łapie troszeczkę przestrzeni na skrzydle. H5, w ogóle świetnie to wygląda, jak pionek jest podbiciem, no ale nie można, bo skoczek oczywiście trzeba uważać. Król na F2 w końcu, wieża na B1 na pioneczka, skoczek na D5 z próbą wymiany i tutaj skoczek dał szacha. Oczywiście wszelkie wymiany dla białych byłyby bardzo korzystne. Król zagrał na G3, wieża E5 próbuje tutaj wiązać to wszystko i skoczek zagrywa na D3 z atakiem na wieżę. No ta wieża musi uciec i goniec postanowił tutaj zagrać na 1. Nie jest łatwo taką pozycję na pewno wygrywać jeszcze białymi. Naprawdę trzeba dużej precyzji i techniki. Skoczek zbił na B2 i teraz wieża B5. Zobaczcie, cały czas tutaj białe bazują na związaniach. Jeżeli by tutaj skoczek zbił na D3, no to odbijamy, po odbiciu jest odbicie, figura zostaje więcej, białe by spokojnie wygrały. W tym układzie wieża D1 i znowu atak na dwa skoczki, co ciekawe. Tu oczywiście nie można odbić, bo ginie goniec, więc wieża zbiła na B2, wieża na D3. Nakamura lubi w ten sposób grać, w sensie wymiany, które są dla niego fajne, korzystne. I bardzo ładny ruch, oczywiście wieża B7 z szachem. Król nie może pójść na te miejsca z uwagi na skoczek F4. Taktyka wszędzie się pojawia, król F8. I skoczek oczywiście F4, wieża wzięła pionka i w tym układzie król wraca na F2, żeby tego pionka próbować zbić. No nie jest to jeszcze proste. To się wydaje już, że o, białe za chwilę wygrywają, ale nie jest to łatwe. Oczywiście tutaj pionek zagrywa na A5 i wieża A7. No jeżeli uda się białym skubnąć tego pionka, no to jest wygrana. I teraz czarne grają wieża A4. No ten ruch chyba był trochę niedokładny, aczkolwiek ciężko mi doradzić, jak zagrać lepiej teraz czarnymi. Ciekawym zagraniem byłoby A4. No i teraz po tym ruchu mógłby nastąpić taki wariant.
Oczywiście, zwróćcie uwagę, że jak nastąpi szach ze zdobyciem wieży, to ten pionek za chwilę dojdzie na E1, więc zdobyć wieży nie można. Ale nastąpiłby na pewno ruch skoczek H5. I jeżeli wieża A1, to goniec B4 mógłby dać szacha. Król G8. Tutaj wchodzimy wieżą. Król H8. I teraz wieża zwraca na A7. No właśnie, i teraz dorobienie hetmana mogłoby nastąpić. Po wybiciu, jeżeli odbija tutaj wieża, no to też trzeba uważać na skoczek F6 z opcją nieuniknionego mata, więc musiałaby odbić wieża z A na E1 i po wybiciu skoczkiem grozi mat na H7, czyli wzięcie kolejnego pionka. Wieża by musiała na przykład wieża z ósemki wrócić sobie tutaj i wieża bije na A4. No i ta pozycja prawdopodobnie jest wygrana białymi. Ciężej się na pewno bronić niż to wygrywać białym kolorem. No tak nie było. Wieża zagrała na A4, pionek G3 z obroną i G5. No i teraz Nakamura po prostu wybił wybicie i skoczek wziął pionka. No te pionki są na wagę złota. Wieża E5 ze strony Firuszczy i posunięcie G4. Bardzo ładny ruch, który wszystko tutaj już broni. Król na E8, już taką czuję rezygnację po stronie czarnych. Skoczek na G7, król wrócił na F8, skoczek F5 i wieża na A2 z obroną cały czas pionka. Nastąpił szach, król F7, skoczek na D6, król E6 i tutaj skoczek na C4 właśnie z atakiem i ze zdobyciem pionka. Nastąpiło wieża B5, wieża zbiła, skoczek zbił, król D5 i król E3. W tym momencie się czarne poddały z bardzo prostego powodu, bo jeżeli byśmy chcieli tego skoczka złapać i trzymać ważne pola, gdzie nie mógłby uciec, to następuje król D3 i ten skoczek za chwilę wraca po prostu na pole C4, więc tutaj białe spokojnie by te pozycje zrealizowały. Moi drodzy widzowie, bardzo ciekawie się robi w turnieju kandydatów. Zobaczymy, jak się to potoczy. Wam dziękuję za uwagę. Trzymam kciuki za Hikaru Nakamurę. To byłoby coś, jakby zagrał w meczu o Mistrzostwo Świata. Pozdrawiam, cześć.